samertanka Karolina Babula melduje 8 drużynę harcerską Omega na apelu kończącym obóz. Stan 11+1 nieobecna. Czuwaj duchy do oboźni, druh Erwin Skiba melduje 8 DHS Eureka na apelu kończącym obóz w Karwi. Stan 9+7 robi bułki. Czuwaj druh oboźny, przewodnik Michał Lasek melduje 6 drużynę harcerską nieprzemakalni na apelu kończącym obóz harcerski w Błotach Karwińskich 2. Stan 9. Czuwaj druh oboźny, druh Rafał Jaszczak melduje 14 drużynę harcerską na apelu kończącym obóz. Stan 5. Baczność. Czuwaj druh oboźny, druh Wojciech Łuczka melduje 9 mielecką drużynę harcerską na apelu kończącym obóz w Karwi. Stan 24+1 kamerzysta. Czuwaj druhy komendancie, druh Kaszmasy melduje chłopiec ZHP Mielec na apelu kończącym obóz w Karwi. Stan zgodnie z prezentem. Druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Zacznij. Mam nadzieję, że wrócicie do Mielca pełni energii, pełni sił, pełni wielu wrażeń. Chciałem podziękować całej kadrze instruktorskiej, tej stojącej tu za mną, za niewiarygodną służbę i za pokazanie, że tak naprawdę można, że w wieku 18-19 lat można być opiekunem, wychowawcą i można sobie w zupełności poradzić. Bardzo dziękuję wszystkim drużynowym drużyn harcerskich, które działają na co dzień w chówcu, drużynowym drużyn obozowych, jak Ola Łuczkanyn, za pełną poświęcenia pracę. Słuchajcie, odwaliście kawał dobrej roboty i myślę, że będzie to owocować podczas najbliższego roku harcerskiego. A prawdopodobnie zaczynamy już od rajdu mieleckiego, który będzie we wrześniu. Dziękuję komendzie, już takiej bardziej dorosłej, za pomoc w ogarnianiu tego wszystkiego. Słuchajcie, oni naprawdę mieli bardzo dużo roboty i czasami nie mieli czasu na nic innego. Podziękowania dla, powiedzmy, kadry gospodarczej, dla komendantki zrobimy chyba w taki sposób, że za chwilę, zaraz wszyscy gdzieś tam przejdziemy i podziękujemy. Chyba, że są inne plany. Nie, nie ma innych planów. Słuchajcie, to by było na tyle. Jakieś szczegóły związane z wyjazdem sobie jeszcze zdołamy później chyba omówić. Chciałbym, żebyśmy podsumowali sobie w jakiś sposób fabułę, bo być może będzie taka potrzeba, żeby co nieco porozstrzygać. Także zapraszam tych, kto mają cokolwiek do powiedzenia, bo głos. Którzy najbardziej się wyróżniali podczas obozu, to była suma pinek odpowiednio policzona. A my zaczynamy od pionu moczarskiego. Wyróżnienie dla Karoliny Weryńskiej. Kolejna osoba z pionu moczarskiego. Wyróżnienie dla Zuzanny Piekarskiej. I również wyróżnienie dla Arkadiusza Tomczyka Dolara. Zapraszamy. Teraz przejdziemy do kategorii starszo-harcerskiej. Dyplom dla... Wyróżnienie dla Daniela Świątka. Brawo, brawissimo. Brawo, brawo, brawissimo. Brawo, brawissimo. Brawo, brawissimo. Brawo, brawo, brawissimo.
wyróżnienie dla Igora Winiarskiego. I teraz wyróżnienie dla tego, który się wyróżnił najbardziej podczas tego obozu. No widzicie, wyróżnienie dla Bartłomieja Marka! I teraz przejdziemy do najlepszego rodu podczas tego obozu. Rywalizacja była bardzo zacięta, jednak najlepszym rodem okazał się ród barytonu! Zapraszam przedstawicieli szkwału i szóstki. Szkwały i szóstki przedstawicieli, bo mamy dwa dyplomy. No jeden z jednych, nie zrobię! To on dobrze zakombinował. Dasz im wodą! Dasz im wodą! Dasz im podłużej czekoladzie! Lewo zwrot! Tył zwrot! Było zamierzone. Tak. Proszę bardzo, do herców. On chciał pokazać, że mija w tym zwrot. Umieją, tak. Idźcie do niego. Idźcie od tamtej strony. Z tamtej strony. Bardzo dobrze. Zazdrościcie nam po prostu. Kochany druk drużynowy mi. Dziękuję. No kula, wszystko. Chciałem ci dać wyróżnienie. No chodź. Ja bym ci dał wyróżnienie za nogę. Gratulacje. Gratulacje. Dziękuję. Ja chciałam być narciarką. No, no, nie było tak widać. Ale może ten. W szeregu frontem do mnie zbiórka. Tam! Proponuję musztrę. Baczność, prawo, zwrot. Z tamtej strony na gratulacje. Żyć, chodź. Gratulacje. Gratulacje, wspaniale było. Gratulacje, fantastycznie było. Gratulacje, Krzysztof. Fantastyki. Niech żyje prezes.